Dzień dobry, Szachowa Polsko. Mam nadzieję, że mnie widać i słychać. Już od początku Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, co się dzieje. Teraz mam nadzieję, że będzie dobrze. Widać mnie, słychać? Witam wszystkich serdecznie. Kurczę, to nie będzie dzisiaj dobrej frekwencji, jak takie przypały na początku. Nie wiem, o co chodzi. Witam, Wiśnia 9819, Mad Garden, Elrior Main Account, Pan Paweł II, Malkolit, Bertonik, o ile jeszcze jesteście, może już poszliście, Pabianiczanin, Pociąg do Gwiazd. Najlepiej śpiewam w toalecie, użytkownik, witam również, Ziemia jest płaska, Michał Skrzypczak, Crypto Giorgio Il Polaco, Mr. Andy Wielki Szu, Jan K, Marek D, Mateusz Skarabeusz. Teraz już powinno być ok. Obydwa nety mi ześwirowały. Bardzo dziwnie się w ogóle zachowywał też mi OBS. Także nie wiem. Nie wiem w ogóle, o co chodzi, ale już powinno być ok. Witam Upity Zoldak oraz Typ Lumis, Radosaw.pl. Jeszcze jestem w ogóle, widzowie, ten. Dzięki Typ Lumis. 26 miesiąc czekania na nowej ikonki za suby. No 26 miesiąc to nie czekasz, jak już to 15 czy tam 14. Jak lot do Polski? No właśnie był problem, bagażu nie dostałem. Broda wkurzony, bo tam były też jego rzeczy, a on musiał jechać tutaj z Gliwic do Bydgoszczy. Po prostu mieliśmy bardzo krótką przesiadkę we Frankfurcie i my zdążyliśmy z jednego końca lotniska na drugie przejść, a nasz bagaż już nie wyrobił. Także jutro ma przylecieć mój bagaż z Frankfurtu, ale kiedy do domu mi go przywiozą, to nie wiem. Witam, Tomasz Podlewski oraz AZWGD. Jakie to uczucie być znowu w celi po przepustce? Generalnie cieszę się, że wróciłem, ale na razie czuję się tak trochę, wiecie. Wylądowałem w Katowicach o 14:20. W samolocie, no to były takie krótkie drzemki, można powiedzieć.
Także trochę zmęczony jestem. A jutro intensywny dzień mnie czeka. Także wiecie. Musicie mi dzisiaj wybaczyć wszelkiego rodzaju zamułę. Cześć Sparrow. No, jutro jest Międzynarodowy Dzień Szachów i streama planuję, tylko nie wiem o której. Myślałem, że streamy będą co 2 godziny o parzystych godzinach, no ale bardzo dziękuję Pociąg do Gwiazd za 18 miesiąc subskrypcji z Prima. Witam ponownie. O czym ja mówiłem? Aha, no ale oczywiście te godziny są ustalane według czasu pacyficznego San Francisco, czyli o 9 jest pierwsza arena. No i o 9 chyba zrobię tego streama. Może nie, bo w pierwszej arenie może zagrać dużo osób przez przypadek. Ale potem dopiero bym mógł o 13. To jest dobry pomysł o 13? Chyba to jest dobry pomysł o 13. Lepiej zrobić o 9 rano czy o 13? O 9 rano muszę skończyć o 11, bo na 11.30 jestem umówiony. Idę do fryzjera. Więc chyba lepiej o 13. 24-godzinny strumyk? Tak, gdybym teraz zrobił 24-godzinny strumyk, to bym tego nie przeżył chyba. Kota jeszcze nie widziałem. Kota jutro prawdopodobnie wezmę, albo w piątek dopiero. Nie ma go w domu. Zamulony będę dzisiaj siedział, sorry. Sorry. Byle. I w ogóle pewnie będę miał też duże zamuły w trakcie gry. Jutro też jest arena, więc fajnie byłoby mieć niski ranking. Walczę jutro o subskrypcję, bo to jest w ramach tego Chess Played Quick. I dostaje się punkty za miejsce, za coś tam, za serię zwycięstw z rzędu i tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu, jeżeli jest 12 aren, to najlepiej wycelować w tę, która będzie miała najgorszą obsadę. Więc o godzinie 13 plus jest taki, że w Stanach jest co, albo 7 rano, albo w ogóle 4. Więc w tamtych rejonach nikt nie będzie chyba grał. W Europie o 13 też mało kto chyba. Więc chyba ta 13 będzie ok. No ja wiem, że ludzie do roboty chodzą, tylko wieczorem idę na piłkę, stęskiłem się strasznie za piłką, od miesiąca nie grałem. No, a po tym miesięcznym pobycie poza domem trzeba się ruszyć, spalić trochę tłuszczu. I piłka mi jutro na pewno bardzo dobrze zrobi, potrzebuję wysiłku fizycznego. Zresztą na siłownię też jutro idę, ale potrzebuję jednego i drugiego. Wielu z was nie obejrzy o 13, ale wiem, że też są osoby, które mogą oglądać o tych wcześniejszych godzinach i oni bardzo rzadko mają okazję oglądać na żywo, no bo na ogół streamuję wieczorem, więc... Znaczy wiecie co, może zagram i zrobię tego streama o 13, a może wieczorem też się odpalę. Ja też nie wiem, czy jakiś jetlag mnie nie złapie. W szczególności, że nakłada się na to fakt, że teraz nie spałem za dużo w nocy. Bo jak leciałem do Nowego Jorku, to w ogóle była tragedia. 3 dni z rzędu szedłem spać przed 22, raz chyba nawet przed 21. No bo miałem, wiecie, na dystansie 60 godzin, miałem 8 godzin snu. Byłem totalnie niedospany. I niestety w pierwszej rundzie turnieju za to zapłaciłem. Porażką. Dobra, może puzzle na rozbudzenie. Zobaczymy.
Dwa B nie z rzędu. Koci historia. Koci historia. Co to jest? Co to jest? Kurczę, flag. No i mówcie, że tu. Aha. Dobra. Okej. Okay. Jednak możecie mówić. Czarne idą tam. Czyli tu. Czyli tu. A co to za ustrojstwo? Aha, jejku. Co, hetmana jakoś łapie w magiczny sposób? Łapie hetmana. O kurczę. H5? Teraz milion opcji. Tu się wydaje zdrowo. O, szlaka, to co? Kurczę, to wszystko wygrywa. Tak, tak, tak. O kurczę, flag. Idziemy pionem. Nie? Dobra, nie. A, możemy. Tu, tu i tu i tu. Dobra. To tu. I co? Co to jest? Ja pierniczę. Co to jest? Mogę tu? A kurczę, strzelałem. O szlaka to. No czasu nie ma, no. No dobra, 50 jest zrobione. Dobra, jest 50. Jest okej. Okay. Gdzie ten turniej? A, dobra, jestem dopisany. Forma mutant? No forma mutant to jeszcze bym tak nie mówił, ale... Ale nie było źle, z pewnością. Wody nie wziąłem. Muszę wziąć wodę, bo... Wiecie, podróż samolotem po dwa dnia. Witam Robert Soduła. Witam wszystkich, którzy jeszcze dołączają. Kciuki w górę zachęcam, żeby dać na odwagę. Pierwszy stream od miesiąca z Gliwic.
Będzie mi bardzo miło. Najlepszy sposób do pingowania. Aha, kubka nie wziąłem. Będę pił z butelki, trudno. Są wakacje, więc może nie będzie takiej super silnej obsady. Wiecie jak jest. No ale... Ale Bortnika nie ma. A Bortnik może się zapisać w ostatniej chwili. A teraz Speed Chess Championship jakieś jest grane, nie? Bortnik tam widziałem w pierwszej kogoś zdeklasował. Caruana chyba. Z Caruaną wygrał chyba 14-3? Było coś takiego? Tak zerknąłem tylko, więc nie jestem pewny jaki był wynik. Witam Przemek B. Tak, to nie było lokowanie produktu. Tak wyszło, widzowie. Czy słychać coś w wentylator? Bo jest mocno przekrzywiony i tak do góry wieje, więc prawie nic na mnie nie wieje. Więc jak na mnie nie wieje, to podejrzewam, że na mikrofon też nie. Dobra, 6 minut. Po arenie dzisiaj będę prawdopodobnie kończyć. Z wiadomych przyczyn. Jutro o 13 prawdopodobnie stream, potem może drugi. Zobaczymy co z weekendem. Witam serdecznie pan o smutnych oczach w gronie miłośników szachów. Bardzo dziękuję za wsparcie kanału. Wielkie dzięki. Nadchodzą dwa najintensywniejsze miesiące szachowe, jak już mówiłem, w moim życiu. Więc tak naprawdę event, który planuję na przykład na październik w Warszawie, no już muszę ogarniać teraz na dniach, bo sierpień, wrzesień, no to... Wrzesień to na 100% nie będzie na to czasu. Sierpień to w zależności od tego, jak Polakom pójdzie. Może ten Puchar Świata będę komentował krócej. Witam Paweł Boba oraz Piero 4. Jak poszło wczoraj? Poszło fatalnie, wycofałem się. Najpierw stiltowałem po 7 rundach, a po 9 się wycofałem. Witam Panek 1111. Dzisiaj obsada niby nie jest rewelacyjna, więc może by się udało dziabnąć. Kurczę, no w pierwszej mam grać 2883. Dziabnąć nagrodę. Ale 2 godziny gry to dzisiaj będzie masakra, no. Jest ktoś z Bydgoszczy lub okolic na czacie? Szansa niewielka w sumie. Dobra, 4 minuty. I zaczynamy. Tam, 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 tam. Jak myślicie, które miejsce zajmę? Ja myślę, że będę 47. Przypominam, że w arenie ludzie z niskimi rankingami grają przeciwko ludziom z niskimi rankingami. A ci z wysokimi grają z tymi wysokimi. Dlatego tu ludzie po 1300 będą w czołówce. O, ostatnie miejsce mam zająć. Ostatnie to ciężko mieć. Kurczę, może się wypisać i zapisać z opóźnieniem? Czy nie kombinować, tak? Co myślicie?
Tam u kota, Pawle, no kot ma się okej, ale jeszcze nie miałem okazji osobiście się o tym przekonać. Jutro lub pojutrze go wezmę do domu. Gra jednak bortnik. Jest bortnik, więc obsada zrobiła się ciut silniejsza. Najwyżej w arenie, bo widzę, Robert Sodła pisze, że będę trzeci. Więc przypomnę może, że najwyżej w arenie byłem chyba ósmy. Coś takiego. Ale podróż minęła całkiem spoko, powiem wam. Trzeba było metrem i pociągami jechać w Nowym Jorku z 1,5 godziny na lotnisko. Lot był późno, więc odlot był 9 godzin po naszym checkoucie. Ale mimo wszystko i tak było ok. Witam Przemek Lęk. Damian Leftak, widzę, gra. Od dawna nie wygrałem nic w Arena Kings. Chyba są 4 turnieje z rzędu, że nic nie wygrałem, tak mi się wydaje. Ciężko się przyzwyczaić do flagi bortnika. Myślę, że jeden miesiąc, góra dwa i będziemy przyzwyczajeni. Witam AT. Dobra, przez następne 2 godziny, no tak czat będę zerkał tylko. Więc możecie pisać, będę widział to na pewno, ale no, jednak fokus będzie głównie na gry, bo to partia za partią będę grać. Dobrze byłoby coś wygrać, ale widzę, że jednak trochę jest tutaj tych ludzi. To pewnie, ci wszyscy z tytułami to, albo prawie wszyscy to są streamerzy. Fajnie byłoby mieć 2400 w blicu. Kurczę, gram jednak z tym 2890. Plus remis. Przyjmie? Nie przyjął. No to gramy. Dobrze, przynajmniej wiem, co chcę zrobić. Moim zdaniem remis był tu dla niego ok, bo jak on to chce wygrywać, to prawdopodobnie partia potrwa długo. Chyba, że właśnie podstawiłem coś. H6 grozi, nie mam jak się bronić sensownie, o co chodzi? Tak, tak, tak. O. Nieprzyjemny ruch. Nie? Kurczę, tak. Zaraz moratoria. A i koń D6 też. Dobra, trudno.
Nieprzyjemne to wszystko jest. Potem bije na 8 i na B7 bije, tak? Bije na B7. Dobrze. Dzięki wielkie Zojka, witam serdecznie. Dzięki za 9 miesiąc subskrypcji. Kurde, na czas mnie porobił. W ogóle mam pół minuty mniej. To była jeszcze większa strata. Czemu ja primowa nie zaznaczyłem? Skandal. Znowu nie zaznaczyłem primowa. Aha, H5, jaka głupota. To jest skrajna głupota, co ja zagram H5. No króla se rozwaliłem. Nieprzymuszony w ogóle do tego. Ale ze mnie frajer. Tak zagrał. Czemu zagrał G5? Tak na czas przegram. No, jak wymienię hetmany, to niekoniecznie muszę przegrać na czas. Co ja zrobiłem? Na, jeszcze on by przegrał na czas. No i trzeba było przyjąć remis 5 minut temu. Stracił tyle czasu, ziomek. Na koniec to jeszcze ja go mogłem robić na czas, bo był wolny strasznie. Co za typ. I obydwa jesteśmy umoczeni na starcie. Witam Jakub Kurlak. Oraz Szymołek. Oraz Karol S. Rumeli.
Przejść szachowy majtor. Czy śledzę partię ekipy z Hiszpanii? A, mówisz o tych, o streamerach, tak? Nie, nie śledzę. Mam co robić ze swoim czasem. O kurczę, nie mogę tak zagrać. O, to niedobrze, bo po to zagram. Konia 4, dama A3, wieża A1. O, szlak. Kurwa, może mogę, nie wiem. Tylko, że jak nie mogę, to przegrałem. To jest taki minus, generalnie. Aha, mogłem tu wtrącić. I po tym, i teraz po konia 4 miałbym hetman D4. Ojejku. A tego nie liczyłem. To tu chcę wziąć. Nie, to luz. Raczej. A, powierza B7 w ogóle byłem z B4. A tutaj to już nie luz, bo tu mogę hetmana stracić. Bo nie wtrąciłem tego bicia zakichanego. Dobra, zagramy tak. 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 Nie ma jak na C3 bronić. A, to najpierw tak. Teraz tak. Mam wieżę, skoczka i dwa piony. Zachęciosława i mam lepszą strukturę, to jest przewaga czarnych. D6 jakiś zakichany jeszcze ma. Dobra, pozycja się uproszczy. Uprości. Proszę, dama B5 ma, tego nie widziałem. Dobra, dama B5 goniec z D4. A to C3 ma. Niech to szlak. To zciaprałem to. Tu jednak wieżą miałem pójść. Tak, po C3 konie 4. O, tak zagrał w ogóle. To po tym? Teraz to zagrał, tak? Okej. Okay. Nie wygląda to dobrze. W sensie czasowo nie wygląda dobrze. Pozycja jest ok. Dobra, łatwiej primowy będzie mi tu robić teraz. Dobra, na czas go pojadę.
Sorry, ziomek, że tak na czas cię porobiłem, ale musiałem. Już na końcu to była pewnie wygrana ta końcówka, wieża goniec na Hetman. Tylko, że... O kurczę, Jakub Kurlak się trafił? To tak cicho? Mówiłem, drodzy widzowie, dzisiaj taki low energy jestem po podróży. Jeszcze 4 godziny temu byłem w samolocie. A jeszcze 20 godzin temu byłem w Stanach. Wybaczcie. Czemu mi Jakub wszystko oddaje? Mam nadzieję, że nie będzie tu tego przedłużać. Jakub Kurlak. Z dwóch pionów. Dobra, udało się. Jedziemy dalej. No teraz mam ogień, bardzo ważna partia, żeby na początku tych punktów trochę nagromadzić. Za wygraną teraz zostanę 4 punkty. Za pierwszą partię, jako że zremisowałem, dostałem 1 punkt. Za drugą wygrałem 2, teraz 3 za poprzednią. Więc teraz fajnie by było mieć 4 punkty.
D5 miałem zagrać chyba. Oczywiście, że Queen D5 miałem zagrać. Dobra. No, czy H4 nie ma. Okej, tak zagrał. Aha, bo tu chce się przesmyczyć. Mniejszym to czyni. Nie wiem, jak mam to wygrywać. Dzięki, Piaczak, za 50 zł. Dzięki wielkie. Kurczę, mam pół minuty mniej. I remisową końcówkę. Co my z tym fantem zrobimy? Dobra, damy mu pograć. C5 chciałem zagrać, ale damy mu pograć. Niech się. A4 to nie jest dobry ruch. Moim zdaniem. Nie bez znaczenia. Tak to nic nie zrobię. Żebym nie przegiął. G4 nawet, nie, dobra, G4 nie mógł. Dalej nie mam tego jak przebijać. Ja pierdzielę, a koleś nie gra jakoś optymalnie. A, na czas mnie porobi, jak ja będę myślał tu. Dobra, no remis muszę brać. Jedyna szansa, że on będzie na czas chciał grać. Graj na czas. Kurczę, nie gra na czas. Tyle czasu straciłem. Czasu sobie zostawiłem za mało. To jeszcze można byłoby go tu smyrać, tylko to smyranie tyle czasu by zajęło, że nawet jakbym dostał wygraną, to i tak bym nie zdążył wygrać, moim zdaniem. A grał to dziwnie. No, to zmarnowałem ogień. Zmarnowany ogień niestety, widzowie.
A, popsuję sobie pionki. Co my tam? Ja sobie pionków nie popsuję. Zawsze sobie popsuję pionki. Popsute pioneczki. Tra la 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 la. Popsute pioneczki. Sia la 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 la. Dobra, tu. Nie wiem, czy kurczę po tych polach tu nie miałem jednak go bardziej smyrać. Tu gońca mu się zaraz wryje. O. Co on robi? Dziwnie grają ci ludzie. Dobra, tu. Tutaj podstawił. I tutaj. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Jak to zabolało mnie. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Koleś może poddać się. Bez jakości jest. Bez jakości jest. I słaby król. Ktoś tu chyba może poddać partię, hej. Ktoś tu może poddać się. Kolejnego pionka biorę, hej. G3 ma jeszcze. Dobra, może tu. No poddaj się, synek. Aha, nie mów, że to będziesz grać. Come on. No co za typ. Słuchajcie typa? Masz, tak ci zagram. Może to nie było najmądrzejsze. Nie no, luz. Nie no, co za ziomek, no. Witam, Szachista 64. Czy dało się spać z brodą w jednym pokoju, w sensie? Czasami było to wyzwanie. Przyznaję. Ale generalnie okej. Okay. No dobra, zobaczmy. Tutaj. Chyba może tu bić. Tak trochę z tym B4 zablefowałem. Na pewno może tu bić. Hmm.
Ech, te moje blefy. Nigdy nie wychodzą. Wiecie, gram tak, bo mam arcymistrza, koleś się przestraszy. A koleś pewnie sobie myśli, gram z bambuclem, mogę wziąć pionka. Dobra, tu. Aha, goniec F5 ma. Oj. To niedobrze. To niedobrze, no nie. Myślałem, że mam dama B1, a nie mam. Dobra, i tak zagram. Nie wiem, widzowie, co się dzieje. Net mi normalnie działa. Gram partię, nie wywaliło mi jeszcze z koma. Tak jakby OBS coś mi świrował. Bo na dwóch netach dzisiaj próbowałem streamować i na dwóch netach dzieją się takie dziwne akcje. Sorry. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, o co chodzi. No tu wygrywam tę partię na czas oczywiście. Mogę grać cokolwiek, basically. Nie wiem, co z tym netem. Jeszcze raz przepraszam. Jeszcze raz przepraszam. Dobra, bo to jakieś desperackie ataki. Teraz znowu chyba ogień mam, nie? Wygrałem dwie z rzędu. Jestem dopiero 68. 30 punktów się przyda w pierwszą godzinę zrobić, a mam tylko 12 w 33 minuty. Kiepsko. Oj, to za szybko trochę zagrałem. Kurczę, flak. E6 był głupie. O nie. To się nie skończy dobrze. Oj. No i wieża A1. Nie, co ja zrobiłem, no. Za szybko zagrałem to E6. Ale się sfrajerzyłem. Ja pierdzielę. Nie. Mam tylko dwa pionki. Ale się sfrajerzyłem. Co ja zrobiłem? Mam trzy piony niby. Ale to trochę mało jeszcze. Trzy piony i wieża. Aha, przecież na... Dobra, poddaję, nie no. Aha, super, dobra.
Cześć Sweter, bardzo dziękuję za 11 miesiąc. Suba z Prima. Wielkie dzięki. Ech. Nie wiem, czy to dobre. Ale gram z Andrej Kinem. Nie mam, jestem po porażce. Nie walczę o żaden ogień. Trochę mam wywalone. Kolejna arena będzie bez nagrody. Kurczę, no. No tak zagram. To jestem bez piona, ale mam dobre figury. Dama E6 było tylko kiepskie. To taki szczegół. A, jestem frajerem. Dobra, idę na to, no ale to nie chciałem. Nie chciałem iść na coś takiego. Koniec 4 ma. Bez sensu. Totalnie bez sensu. Generalnie. Cztery mogą jeszcze się wtrącić. Czas mnie porobił, no.
Widzę też. Końcówka była remisowa, no ale nie na tym czasie. Kurczę. Gram słabo, wolno. I ognia nie mogę złapać. Dobra, teraz kurczę, nie schodzę poniżej minuty. Poniżej dwóch minut. Co ja robię? Wiem co robię, nie schodzę poniżej dwóch minut. I gram totalne farmazony. Teraz nie dość, że zejdę poniżej dwóch minut, to jeszcze pozycja będzie kiepska. Hell yeah. Z gorzej stanę. A, w ogóle pole na C2 puściłem. No, mam przegraną. Mam totalne... głupoty. Totalne głupoty gram. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy jest sens o tę połówkę walczyć, to jest tylko punkt. Na tyle czasu stracę, nawet jak się zremisuję. A końcówka jest bardzo ciężka. Może wygram na czas. To by było. Dobra. Gramy na wygraną. Chociaż on ma lepszego króla i lepsze pionki. Kto by się tym przejmował? Czas makierski to jest ważne. A
Bo chcę grać na wygraną. Patrzcie, nie dał szacha od razu. Dobry ziomek. Dobry ziomek. Tak, wieża A6. Piękny ruch. Co za typ. Czy teraz to... Dobra, to go na czas porobimy. Pa! Remis wrzucił. Co za typ. Chłopie, no zagrałeś tak końcówkę, że ręce opadają. Teraz też remis? Po prostu przegrasz. Pozycję Filidora nie za. Wygraliśmy na pozycję. Co za typ. Wieżówka z pionem więcej dla ziomka. Witam Weekend Trolling. O kurczę, ale karzenie się trafiło. Tak, żeby mi nie było za łatwo. Tan, taran, tan, tan. No, a pomyślcie, że chciałem tam, wiecie, się poddawać, że końcówka ciężka do obrony, miałem gorszy czas bez piona. Ja w pewnym momencie, jak już się czas zrównał, zaświeciło się to światełko, że oho, a może by tak z Ziutkiem wygrać na czas. Witam, Joanna Maj. Co tak ziomka przytkało? Dobra, no to mam trzy piony za figurę, on ma go króla. I mam taką przewagę czasową, że no come on. Dobrze byłoby to wygrać. Wieża D8 jeszcze ma jakieś pokraczne. Może trzeba było bić, znaczy długą orszadę robić. No, mam 1,5 minuty więcej, widzowie. Wiecie jak jest. Dobra, nawet na końcówkę mogę pójść, wygram na czas. Już po co na końcówkę? Na G5 zagram zaraz. Udam C6. No na tym czasie mógłby się poddać. Opatrzcie, szachmat. Koleś nie widział mata w jeden. No nie!
No czarnymi? No come on! Co za dno? Akurat teraz? Co za bzdura. El Clasico. Nie. Nie chciałem tego widzieć. Ale po hetman d4 ma f5, zimny król wygląda źle, niestety. Czy ja nie mam d4? A, konie 4. A jestem wolny. Dobra, na czas będę porobiony przez Kamskiego? O to chodzi? To jest taka pozycja w jego stylu. Najpierw to nie może chyba. Znaczy może, ale... No tak zagrał. Dziwne trochę. Dobra. Kurczę, za wolno to wszystko idzie. B4 jak jest zagra, powiem. Nie. Bez sensu! No jeszcze C3 mu dam zaraz zagrać. Już mu dam zagrać C3. Ja pierdzielę, co robię? On się poddał. Miałem 22 sekundy, koleś się poddał. Koleś się poddał, jak miałem 22 sekundy? Wow, nie no, to wiecie, fair play. To jest tylko 2-8. Super karzenia dostaję.
Nagle jestem na plusie na rankingu w ogóle. Wyobraźcie sobie. To nie był dobry ruch. Tu miałem iść na E1. Ach. Nie wiem, czy tak mogę. A chyba mogę. Od razu tutaj? Dama G5 od razu? Dama D1 zakichany, którego nie widziałem. A, znowu podstawiłem z tym ziomkiem. Ja pierdzielę. Mam przegraną nagle. Dama D1. Kurde, no on nie gra dobrze, no. Ale cały czas im podstawiam. Bici D3 zagra pewnie. Przegrana coś. No D3 koniec partii, no. A pierdziele, no. Stawiam jak burak. Nie jestem w stanie ognia zrobić. Jak w arenie się nie wygra trzech z rzędu. Ani razu chyba nie wygram trzech z rzędu. Ja nie mam na co liczyć, no. Nie jestem 77, jestem 95 nad gardem. Na półmetku, niestety. Siomucho. Dobrze, że Raidmana nie było.
Dobra, ta partia szybko poszła przynajmniej. No, dobra. Jedziemy. A, były trzy pod rząd, okej. Okay. No i co to jest? Automatyczne poddanie partii za 0 sekund i nie pod... No, dobrze! Jest! Bok się przestraszył! No i takie kojarzenie jeszcze? Bok nie wytrzymał presji. Tak, Seba, dobrze widziałeś C5 w pierwszym ruchu. Stwierdziłem, że trzeba na agresji z bokiem. Zresztą z bokiem akurat mam dobre wyniki. Z nim to na wiele sposobów mogę wygrywać. Może D4? Czy połowę? A zagram. A, koń D4 jeszcze ma. To źle zagrałem. O, koń E3 to... Aha, tak też ma. Nie, to już na maksa źle zagrałem. Dobra, może jeszcze nie będzie tragedii. Czemu to tak długo liczyłem? To skandal. Tam ma na koniec. Dobra, to muszę tak zagrać. A to koń D1. Baa! Czemu tak zagrałem? Co ja zrobiłem? No przecież to nie tak miało być. Kim ja jestem głupcem? Dostałem najgorszą wersję wszystkiego. No, czas mnie tu porobi, no. Zremisował oczywiście.
Ale na czas przegrałem. Niestety. Podstawiłem. Nie, no myślałem strasznie długo, kurczę, w jakiej redakcji dostać największą przewagę i oczywiście podstawiłem, no. Żart jakiś. Na czas przegrałem, no. Znowu mam remisową pozycję. No, jestem kretynem. Witam Marcin P. Witam Teki. This is ridiculous. Tam jeszcze ma... Kurczę, dama H4, no! Tak, zagrałem. Tak może zbić. Aha, nie. Nie, już, nie, już przecież damą może bić. Dobra, porobię go w tej pozycji. Wkurzamy to już wszystko. Będę jakiś bambucle tutaj. Wkurzać. Czarne pole ma słabe jedno. Ile potrwa transmisja? 50 minut, mniej więcej. A, znowu, że zagrałem, bo A5 zagra, tak? Tak, żeby inaczej. Wow. Muszę grać w szachy gorzej ode mnie. Tutaj. Tak to dziwnie zagrał.
Muszę ogień złapać. Widzowie, ogień musi być! Kciuki w górę na ogień! Ja pierdzielę. Kamski. Co za dno. Co robię? Do głupoty. Co tu zbiłem? Śmiechu warte, no. Totalnie to zagrałem. Kamski to od razu to wykorzystuje. W sensu. Pół minuty mniej, zła pozycja. Już to przerabialiśmy. Potem fuksem wygrałem, ale ile można fuksić? Na koń C6, koń B5. Dobra, nie jest tak źle. Chyba. To dopiero manewr, co? Tego pionka mu osłabiłem, przynajmniej. Nie mówię, że to wiele. Ale może coś, przynajmniej. Kurczę, mam fatalny czas. Czy ja nie miałem tam koń F3? Miałem koń F3 chyba. Ale kurczę, go tu ugrałem w tej pozycji. Dalej. No, czas mi porobi.
A5 miałem. A, nie mam czasu. Kurczę, mata podstawiłem, dobra. Czy nie mata, ale fajnie go tam ograłem, ale za wolno grałem, no. Ja pierniczę. Po temu zagrałem G5. Skoczki na tych polach zawsze wam mówię, że stoją dziwnie. Chcę go tam przytrzymać. Tylko że oczywiście sobie osłabiam białe pole w tym procesie, no ale trudno. Życie. Nie wiem, czy F4 jest takie rewelacyjne. Miałem wątpić. A, teraz C4 mi grozi. Tak, aha. Tak. No dobra. Nie chciałem tak grać oczywiście, no ale zostałem poniekąd zmuszony. Jestem po porażce, więc wiecie. Ważne jest szybkie robienie ruchów. Wygląda to rewelacyjnie. T4 ma. Jestem głąbem. Ora, E5. E5 to bije mi na D5. Czuję, że na H7 ustawiłem. Serio, coś takiego przegrałem. To jest niesamowite przecież. No, bijesz koniem, odpowiem ci, ziomek. Dobra, czego tu pojadę. Wkurzyłem się. Jestem bez piona, mam słabego króla. Ale jestem wkurzony. A wkurzenie jest warte... To był głupi ruch. Co on robi?
Czas go porobimy. Może boli. Już został porobiony na czas. A, tu. Komu dałem zagrać za darmo? Wow. Dobra, może nie za darmo. Ja nabiorę. Dobra, podaj się, synek. A, zaraz, bo ja też mam mało czasu. To mi umknęło. Dobra. Trzeci raz z Andrejkinem. Szału nie ma. Nie widziałem oczywiście. Zaraz się poddam. Bicie, bicie D5 ma. Będziemy udawać, że to wszystko widziałem wcześniej. Tak, panie Andrejkin, ja to widziałem. Nic mi tu nie grozi. Jest luz. Panie Andrejkin. Co pan mnie tutaj próbuje? Co pan mnie tutaj? Co pan mnie tutaj próbuje? Panie Andrejkin. Panie Andrejkin. Co mnie pan tutaj próbuje? Co? Panie Andrejkin. Zaraz będziemy inaczej rozmawiać. Panie Andrejkin.
W ten sposób. No, tylko, że G6 było głupotą jednak. W takim razie. To było głupie. No, szlak. Średnio to wygląda. O. Spierniczyłem. Nie wiem, czemu ja z nim gram tak źle. Ja pierdzielę, no. Z tym błąbem. I gońcem po prostu. Król F8 to była głupota wcześniej. Masakryczna głupota. Kurde, no koleś nie gra jakoś rewelacyjnie, no. A i tak z nim przegrywam cały czas, bo podstawiam, no. Ja nie mogę. Czy wiecie, jestem dzisiaj 20 oczek na plusie, więc generalnie nie gram tragicznie, ale przez to, że to jeszcze takie sekwencje są, porwane takie, właśnie sprawia, że nie mam szans na nic. Niestety. Nie wiem, co tu grać, szczerze mówiąc. Trochę pozytywnego opowiadania, jak było w Nowym Jorku. No to opowiadanie takie, jak gram, to nie wiem, czy to dobry pomysł. Nie będę mógł się skupić ani na grze, ani na opowiadaniu. F5 to jest podejrzany ruch. Mam tego świadomość. Ja pierniczę, ile ja myślę nad posunięciami.
Zaraz wejdę pod jakiś coin D5. Się zdziwię. Tu jeszcze nie przechodzi. Bo to przegram. Kupiona mniej. Goniec H5 zaraz mi wchodzi. Chyba to po prostu przegram. A F6 ma. Zauważyłem to, ale za późno. Koleś na czas chce wygrać. Oj, misklik. Ja pierdzielę, no miał być wieża C3. Jak nie... Urok to sraczka, jak się mówi. Dawaj, Zbychu. Co mam dawać? Co mam dawać, Seba? Niestety ja już daję. Nie powiem, co daję. E5 i Queen B6 zaraz pójdzie. Ojejku, B4 jest przecież. O, tak zagrał? Dziwnie. Trochę dziwnie. Co on robi?
Czas się wyrównał. Dobra, poziomy gra, kurczę, chyba bez większego planu. Jedziemy z ziomkiem. Ziomka podstawimy chyba na 4, czy nie? Czy ofiarowałem? Podstawiłem, czy ofiarowałem? O, ofiarowałem się okazało. Oddaję tutaj. Jak się dzieje. Tym? Przynajmniej jakąś tam inicjatywę przyjąłem. Jako taką. Nie beszę się jeszcze czasami w grodzie. Jejku, no przecież co ja zrobiłem teraz, no? Ja pierdzielę. No to się nie dzieje, co ja robię dzisiaj. Bzdura. Nie no dobra, to już było żenujące. Nie. Już nie mam siły. Na jetlaga wszystko zwalam. Nie mam wyjścia. Na coś muszę zwalić. Depić może zagrać? Nie, nie może. Co gadam? Depić się może zagrać. Remisowa poza. Nie zauważyłem, że wieża na 8 wisi. I się zastanawiałem nad innym ruchem. Zaraz lepiej ze mną jest. Powiem wam.
Nawet w pierwszej setce nie będę. 30 punktów powinienem mieć po 70 minutach areny, a nie po 104 minutach areny. Co? Dobra. Wygrać jeszcze dwie i będę w pierwszej setce. Full focus. Może trzy partie zdążę wygrać. To będzie szansa na nagrodę. Nie, no nie będzie. To jest 11 punktów. 43 punkty. I don't think so. Byłem to szybko zagrać. Mogłem tu koniec już bić. Nie no, poczekam. Teraz bije koniec. A mogę też konie 5 zagrać. A, konie 5 lepsze chyba. Byłem na 2600. Na razie gra jak potłuczone. Starczyć. To prawda. Szybko gra przed tym wszystkim ziutek. C5. D7 pewnie zagra. Robi. Otwierał to, ja mam parę gońców. H6 chce osłabić pole G6. Niezły ziutek. Nie no, come on. Seriously? Jakimś swędem tu się trzyma? Niech to się nie trzyma, no. Niemożliwe. Tak? Może miałem bić od razu na G7. Dobrze. Podstawił ten motyw, że jak wieża tu bije, to jest związana z królem i wtedy mogę być na A6. Teraz jeszcze wygrać. I może coś się kurczę stanie. Jakiś cud. Też raz. Come on. Nie głupia.
No tak, zagram. Koleś tak szybko gra, jakby tę pozycję grał milion razy i był pewny tego, że tu świetnie stoi, a tu nie stoi świetnie. Nawet nie wiem, co on ma teraz grać. No nie wiem, co on ma grać teraz niby. Plan jest prosty, zagrać B5, wieża A1, dziabnąć tu i te pionki wygrywają, nie? Chcę dać jednego szacha, no wow. Tu se królem pójdę i co dalej? Kolej zagrał od ręki mnóstwo ruchów. Pomyślał chwilę i się poddał. Dobra, come on! Jeszcze zdążę zagrać jedną partię? O, szlak. Nie, dostaję dzisiaj fajnych kojarzeń. A, zrobiłem. Co ja zrobiłem za głupotę, co? Powie mi ktoś? A, i koniec D2 w ogóle teraz ma. Wow, może tu na 5 zbić po prostu. Dobra. No to niestety moja seria została zakończona. Szkoda. 4 punkty były ważne. Miałbym jeszcze jakieś nadzieje. Który bym był? No około 60 przy wygranej w ostatniej. No była jakaś mała nadzieja. No ale... Ale już jej nie ma. No w ogóle gram z kolesiem, co jest czwarty. A wśród streamerów może być nawet pierwszy, podejrzewam. Ważne, żeby grać mega szybko, bo... Jak on zużyje dużo czasu, to ja nawet w pewnym momencie mogę nie grać i on nie zdąży wygrać. Cześć, o co chodzi? Jak jeszcze minutę zużyję na partię, to już nie wygra. Ale kurczę, jak gram, to jak gram... To może zużyję nawet mniej. Hmm.
New York, New York. Głupio gra. Trzeba mu przyznać. A tego to w ogóle nie widziałem. Ja pierdzielę, ale wymyślił. Co za typ? Co to jest? O kurczę. No to jednak miałem bić na F5 od razu. Aha, przecież... Aha, tu nie bicie. Goń F7 to król F7. Dama C5. A, on też już... Kurczę, za dużo czasu zużyłem. Tego też nie widziałem. Dobra, bez znaczenia. Tak już nie przegram. Chyba. Zyskałem na rankingu 12 oczek. No i tak miejsce odległe. Takie życie. Takie życie, taki rap. O, C4 przecież ma. Ja już autentycznie nic nie widzę. To już jest naprawdę śmieszne, co ja robię. Zasłużyłem, żeby dostać do tego mata. Albo nie dostanę. Bo to się nie zdąży. Dobra. No, co zrobić? Co zrobić, widzowie? Za dużo partii grałem z tymi kozakami. Żeby coś, co ja, dwa razy z Kamskim, trzy razy z Andrejkinem, dwa razy z Mi Terrible. Z tym Hindusem też grałem dwa razy. Dlatego właśnie, no mimo fatalnego wyniku, jeśli chodzi o miejsce, to na rankingu nie było tak źle. Tak, kojarzeń nie miałem najlepszych. Cześć Grym, witam Maćszać. Nic widzowie. Padam na pysk. Jutro, nie wiem, czy o 13 robię stream, czy jednak o jakiejś innej godzinie. Jeszcze dzisiaj się okazało, że może jutro mam jakieś ważne spotkanie po południu. Nie mam pojęcia. Jak macie włączone dzwonki i tak dalej, to będziecie wiedzieć, co się dzieje. Także, ale widzimy się jutro na 99%. Także dzięki za dzisiaj i do zobaczenia jutro. Trzymajcie się.